ADHD Underground Za murem systemu walczymy z wiatrem w głowie. Skazani na proszki na amfetaminie. To daje ci poczucie tego, jak funkcjonuje normalny mózg. Serotonina, dopamina, psychotrop. Wybawienie i strach. Nareszcie w głowie nie było tyle bałaganu. Adechadowiec jest na ciągu w głodzie dopaminowym. To jak biorę metylofenidę, to jestem jednokanałowa. kanałowa. jest dziedziczna? To jest taki fajny mit, że się wyrasta, no się nie wyrasta. Nie wspieramy bezradności. Samoobrona, samopomoc przed falą wielkiej diagnozy. ADHD, z DDA, z traumami z dzieciństwa. No to jest kombos taki, że albo skaczesz z mostu, albo to przepracowujesz. I ja jestem tą drugą stroną. Dziewczynki się, wiesz, nie ustawiało. Dziewczynki się zawstydzało. W dziewczynkach się wzbudzało poczucie winy. Powielałam schematy toksycznych związków, odzwierciedlając to, co mi niestety, chcąc, nie chcąc, zostało dane w dzieciństwie. No i wpakowałam się w kolejne. Nie oszukajmy się, my mamy taką trochę supermoc, tego hiperfokusa, hmm. że jak nam, nas coś wciągnie... To my potrafimy przejrzeć miliony stron, miliony artykułów i, i jakby zrobić studia z, z prawa czy psychiatrii klinicznej w jeden wieczór. ADHD Underground. To jest 25. odcinek podcastu ADHD Underground i mam takie wrażenie, że powiększa się nasz rozmach szczerości i mocy przekazu naszych bohaterów. I tego, jak wy to odbieracie po drugiej stronie membranki i obiektywu, i jak szczere i mocne piszecie do nas listy. Nasza misja się spełnia. A dzisiaj, w 25 odcinku, będzie występowała kobieta, która niejednej serce, oczy i umysł otworzy na własne prawa, do bycia adechadowczynią do bycia matką z własnymi prawami. To bycie kobietą, która może stanowić o własnym temperamencie, ale też o tym, że ma swoje zdanie. Czasem powiedziane zbyt mocno, ale jednak własne i niekoniecznie tłumione. Taka jest właśnie honorata Stafiej. Po diagnozie ADHD wiele rzeczy jej się wyjaśniło i zaczęła sobie radzić ze swoim nadmiarem mocy. Zaczęła go wykorzystywać, zamiast dawać się mu przytłaczać i przygniatać. W dzisiejszym odcinku matka czwórki dzieci, ADHD-owczyni zdiagnozowana, lecząca się nie tylko lekami, ale też i psychoterapią, i różnymi metodami poskramiania i regulowania swojej mocy, opowie o swoim życiu z ADHD. ADHD underground. W naszym studiu Wolny Mikrofon dzisiaj Honorata Staffiej wraca do swojego nazwiska, wraca do siebie z bardzo daleka. E, matka, kobieta niezależna, pełna mocy, a nawet z pewnym nadmiarem mocy. I ten nadmiar mocy to my wszyscy w ADHD Underground dobrze znamy. To jest to, jak powiedziała pewna psychiatra, którą słuchałem ostatnio na YouTube, pani Kazejak, powiedziała hmm, bo to są tacy ludzie, których ciągle coś pcha. Ciągle nas coś pcha. I to jest coś takiego, jak ktoś się pcha w kolejce, to musi mówi: Panie, weź pan się, nie pchaj. A tu się komu co powie? Komu my to mamy powiedzieć? Co my chcemy powiedzieć, że nas ciągle pcha? Onuniu, co Cię pcha i dokąd Cię zapchało ostatnio? Uu, wiesz co? Teraz mi od razu przyszła do głowy ta piosenka em, elektryczny gitar? Mhm. Bo ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatr, szum w ruchu. I to jest hmm. właśnie tak, że ja akurat mam tak, że y, muszę być w ruchu. Nie, wiesz, co nie muszę, bo chcę. Tylko z, z, naszym, z naszą supermocą jest tak, że tak nie zawsze wiemy, y, czy to my chcemy, czy to ono. Ta moc chce. Natomiast jest rzeczywiście tak, że jak nie mam nic do roboty, to jest mi nie za dobrze. Dopiero uczę się teraz odpoczywać, bo wcześniej nie umiałam, więc tak, że ciągle nas pcha. Często w kreatywne miejsca, często w niebezpieczne miejsca i nigdy nie jest nudno. Kiedy się zorientowałaś, że cię coś pcha? generalnie y, się nie zorientowałam bardzo długo, ale orientowałam się, wiesz, no myślę, że tak jak większość z nas, że mm, coś jest nie tak i to nie tak było takie no, pejoratywne, nie? Z jednej strony zawsze było fajnie, kreatywnie, wszechstronnie, no ale nie oszkujmy się, dzieci, y, które są obdarzone tą supermocą, nie mają łatwo, tak? W dzieciństwie szczególnie my tak gdzieś tam starej daty, jeśli mogę tak powiedzieć. Zaczyna w, w moim otoczeniu zaczyna być to obiegowe. Coraz no. częściej ludzie mówią o sobie, że są starzy z mojego pokolenia i znajomych coraz częściej. I wiesz co, ja nie usłyszałem jeszcze, żeby ktoś mi powiedział Jestem zajebistym starym Tak. Jestem super, mm. mi się to wszystko podoba. Lecę mm. na dehadę i zawsze dam radę. Nie, tylko wiesz, stary jestem, no już chyba niestety, wiesz, niestety. No, się I to leci po prostu w taką stronę, że nie wiem, podobno na starość się nie wyhamowuje z tym tematem. O! -o. No tak. I życie zaczyna się po czterdziestce w ogóle. Jak um, słucham ciebie, patrzę na twoje dzieci. No my się nie widzieliśmy. To mam wrażenie, że zawsze byłaś ping-pongiem. Trochę się już znamy. W dzieciach to, zosta to, to musi się przejawiać. Chyba nie ma wyjścia, co? no, no. Chyba nie możemy my zrobić takiego, e, e, po prostu takiej niespodzianki światu, że nasze dzieci będą spokojne, no. wyważone. Cała czwórka moja jest e, obdarzona. A były diagnozy? Robiłaś mhm. takie... Tak. Sobie są... też zrobiłaś diagnozę? Tak, właśnie, wiesz co, diagnoza to jest pewnie tak jak większość tych historii tutaj, przełom ogromny. Oczywiście. Bo wcześniej byłam, no nie oszukujmy się nazwy, to po imieniu, byłam szykanowana z powodu moich zachowań. Jak to się, w czym to się przejawiało, kochana? Wiesz co, no właśnie, wiesz, rzeczy, które dla mnie były naturalne, które dla mnie były wręcz takie, że... Nie potrafiłam ich przeskoczyć. Na przykład uczciwość, niekłamanie, e, walczenie o zasady, mm -hmm. o wolność, o przestrzeń mm -hmm. i na przykład jasne stawianie granic, niezgadzanie się na różne rzeczy, były nazywane impulsywnością, chamstwem, arogancją, kutliwością. Oj, tak, ja po prostu wiesz, 40 lat byłam kutliwa. Nie, nie, bo ona jest kutliwa, a ja wiesz, po prostu mówiłam na przykład, że się. No coś nie godzę, nie? Że nie chcę, żeby teściowa się wtrącała, czy coś. Nie, bo ona jest kłótliwa, nie? I jak, wiesz, byłam jakoś tam falowana w stosunkach z rodzeństwem, to też, bo ty jesteś konfliktowa. Ty, ty chcesz tylko ciągle twojej uwagi. No ale nie, bo traktujesz mnie jak shit. To, to wiesz, i... W końcu, jak się przez kilkadziesiąt, no czterdzieści to jest 10 mhm. lat słyszy, że wiesz, jesteś gorsza od rodzeństwa, y, jesteś konfliktowa, jesteś niewychowana, no to wiesz, zaczynasz trochę w to wierzyć, nie? Tak, oczywiście. Y, I oczywiście, jakby szczególnie tak zwany tak zwane bliskie otoczenie nie szczędzić ci bardzo fachowych opinii, czyli na przykład, że jesteś pierdolnięta. Bardzo, wiesz, jakby profesjonalne te. I że idzie do psychiatry, wiesz, coś tam. I ja przez pierwsze moje małżeństwo, niestety, albo stety, chociaż, wiesz, nigdy nie wiadomo, zostałam doprowadzona właśnie w związku z, nie bójmy się tego nazwać, przemocą emocjonalną. Doprowadzona do załamania nerwowego i pójścia do tego psychiatry, żeby się dowiedzieć, że no, jestem pierdolnięta. No trudno, tak już jest, nie? No i tam się okazało, że, że tak nie do końca, że to pierdolnięcie nie jest wiesz, w sensu stricte negatywnym pierdolnięciem, mm -hmm. tylko przez to, co znosiłam przez wiele lat, mówię o tych szykanach, po prostu mam depresję. Więc no nie byłam ta zła, tylko ta już mocno złamana, nie? E, dzięki tej pierwszej diagnozie e, i lekom było mi znacznie łatwiej i dzięki temu do czego bardzo zachęcam. Miałam siłę się rozwieść. Aleluja. Dokładnie, i miałam siłę odciąć się, wiesz, postawić na swoim, powiedzieć nie, koniec, nie, nie jestem w związku z teściową, ani z facetem, który jakby w ogóle nie uznaje mnie jako żonę, bo uznaje matkę. Chcę być sama. Tak? I wolę być samodzielną mamą niż być w toksycznym związku, więc ta diagnoza i ta terapia bardzo dużo mi dała. Natomiast potem um, mówi, no, tak mówi jakoś... przez ciebie matka wojowniczka. U, zdecydowanie. Mówi przez ciebie kobieta, która jednak zwyciężyła. Ale, która jest mocno wkurwiona. My cały czas próbujemy coś dogonić. Króliczki nam uciekają, a my je dalej, 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 dalej. I raz Twoja niebieskiego, historia... raz zielonego, raz żółtego. Tak. Jestem ciekawy, ile matek, ile kobiet w ogóle, jak widzi, słyszy, co ty mówisz, z jaką odwagą i rozmachem i zamaszyście, właśnie w tej chwili ostrzy noże i piłuje szpony. Ja ci powiem jedną rzecz. Y nam, facetom, nie jest lekko, a też i nie jest lekko ludziom, którzy z nami żyją. Muszę mm. ci powiedzieć, że ostatnio w ogóle była taka sytuacja, że był tutaj na miejscu, na którym ty siedzisz, mój dawny uczeń, i on powiedział mi, że ponieważ właśnie doszło do separacji z żoną, chciałby, żeby przyszedł ktoś tutaj do studia wolny mikrofon do podcastu ADHD Underground i powiedział, z pozycji człowieka, który żył z adhd -owcem. kobiety lub mężczyzn, jak oni sobie z nami dają radę z tym naszym ADHD. Więc widzisz, jakie tutaj są ekumeniczne e, momenty i historie: jak próbujemy połączyć e, karnawał z postem i inne tego typu balangi, bo wcale nie jest to proste. Uj, nie, nie. Rodzina, w ogóle, wiesz, tradycje, wychowanie to są rzeczy niesamowicie. Um, wiesz, nie chciałabym mówić, że trudne dla dechadowca, ale takie mocno egzotyczne, ponieważ to są zasady to są schematy to są tradycje to są zwyczaje a my. No jakby sorry, ale my nie mieścimy się w ramach. My nie umiemy mieścić się w ramach i my też cierpimy, jak jesteśmy w tych ramach. To nie znaczy, że my jesteśmy niegrzeczni. Nie? Właśnie widzisz, jeśli mogę wrócić do tego początku, dzieci, które mają, miały ADHD w naszych latach, w naszych czasach, były nazywane niegrzecznymi. Wiesz ja na przykład miałam ciągle uwagi w szkole, Pierwsza, druga, trzecia klasa, że honorka jest niegrzeczna, że honorka nie słucha, że honorka przerywa pani nauczycielce, że honorka <noise> odpowiada nie pytana, że honorka na przykład bas ciągle w zeszycie. Jej zeszyt wygląda po prostu jak świetnik. I co to jest, że dziewczynka, bo wiesz, jeszcze osobny temat to jest dziewczynki za ADHD. Kurde, jest stary, to jest po prostu przejebane. E, więc wiesz, ja miałam ciągle uwagi za złe zachowanie. Ciągle miałam dwoje i truje z matmy, no w podstawówce to nie było fizyki chemii, ale zawsze jechałam na tych ścisłych po prostu minimalnie, a humanistyczne zajęwista, wiesz, plastyczne, zajęwista. Czyli to, co było bardziej abstrakcyjne, to miałam piątki, szóstki. To, co było takie właśnie, wiesz, stricte zasady, to dwa, Wiesz, ja może nie powinnam tego mówić. Um, Wiesz, na forum, ale skoro jest teraz taka moda na disclosure i, i w ogóle coming out. coming out, to ja chciałam powiedzieć, że ja nie umiem tabliczki mnożenia i nie umiem ortografii. Nie dlatego, że byłam leniwa, nie dlatego, że byłam łobuzem, tylko po prostu. Mi to nie weszło, po prostu nikt nie potrafił. Tak jak teraz, no, są dzieci za ADHD orzeczeniami i mają to specjalne podejście. nie? Ja po, przywiesz, przeleciałam przez tą szkołę, jakoś zdałam na dwójach i trójach, też mając zachowanie zawsze jak największą obozy w klasie, wiesz, chłopaki, no bo po prostu. Nie dało się mnie w te ramy włożyć. Natomiast nauczycielki mnie bardzo lubiły, bo byłam fajna, kontaktowa, wesoła, wiesz, kreatywna. Zawsze, wiesz, bal czy jakieś tam zadania plastyczne, to w ogóle zaskakiwałam wszystkich. Natomiast, wiesz, no nie oszukujmy się, nie żyjemy na planecie, nie wiem, karnawału, tylko żyjemy na planecie, na której są te zasady. I teraz, kiedy ja zostałam, wiesz, nazwana dzieckiem niegrzecznym, to już... Niektórzy rodzice, wiesz, ja nie będę mówić, którzy, żeby też nie było tu aktu zniesławienia, ale niektórzy rodzice w takich sytuacjach po prostu wstydzą się takiego dziecka, nie? Bo ono im sprawia kłopoty, ono im sprawia wstyd. Co y chwila przypał. Co chwila przypał, wiesz, skargi, coś. A z kolei to drugie dziecko akurat takie grzeczne, takie miłe. No i co się dzieje w pierwszych etapach? porównywanie, że ty jesteś ta gorsza mm. córka, nie? Że bądź taka, jak ta druga, bo ona się świetnie uczy. I wiesz, no i co zrobisz, kurwa, no nie podskoczysz wyżej, mm. bo siedzisz na tej matematyce i to się zawsze robisz, przy oknie siedzisz I, to jest taka, i patrzysz, wiesz. I to jest taka depresyjka, prawda? Taka już Mówi od dziecka, Mówią, że nie? od tego oceniania, które później również za nami się ciągnie, mm -hmm. To jest też taka właśnie mała depresyjka. Taka troszkę już sobie tam, wiesz, kiełkuje w tym dziecku, nie? że ono jest nie takie. To jest oceniane i krytykowane. Mm -hmm. Ileż to się można przypierdalać. nie? I można. Kurwa, przepraszam Państwa za ten french, yes. ale po prostu aż mi się takie coś na usta ciśnie, tu słuchacze i widzowie powiedzieli, żebym trochę jednak zbastował z tym ognistym. Ja, ja, ja to, również. Ja przepraszam. to rozumiem bardzo dobrze. Jeszcze raz powtarzam, bystra woda jest zawsze czysta. Ale powiem ci tak, i ja też tak myślałem, bo mam dziewczynę z ADHD, e, partnerkę, w tym wieku to się ma już partnerki. A to konkubina. To już za daleko poleciałaś, ale mamy związek ADHDowców. No, no lecą szklanki niechcący, te wszystkie tam w kuchni się robią rzeczy, ale ja mam takie wrażenie z mojego punktu widzenia, że związki Adehadowców z Adehadowcami wcale nie są takie złe. Ja uważam, że jest to bardzo dobry układ, bo przynajmniej wiedzą o co chodzi, tak? Adhd Underground. Skąd wzięło się to całe masowe ADHD w tej chwili i jaki masz do niego stosunek? Bo czujesz to, że poleciało do przodu. Wiesz co, poleciało, ale. To jest moim zdaniem fantastyczne, bo to jest, wiesz, jak taki disclosure właśnie y, społeczny, że nie, że jesteśmy niegrzeczni, nie, że jesteśmy nienormalni, nie, że coś tam. Że nas nie T ma. Albo właśnie tak, że jesteśmy zmyśleni. No tak, tak, wiesz, starsze pokolenia, na przykład naszych rodziców, no to wypierają. Nie, to jest, wiesz, co mnie najbardziej, jak już dowiedziałam się, że mam ADHD, co było w grudniu 2022-16, dokładnie, oh, happy day. Mm. To jest, wiesz, Masz za to mnie... zapisane? Mam, masz datę pamiętam, diagnozy? Ja sobie, chyba sobie, wiesz, ostatnio zrobiłam tatuaż, diagnozy, jeden nie. i kolejny, to będzie data diagnozy ADHD, bo to już zmieniło no, kompletnie. No, jesteś niezła, masz datę diagnozy. No, 16 ja grudnia. cię kręcę, balangę zarobić tego dnia. I to jest większe dla mnie święto niż urodziny, poważnie, bo urodziny to wiesz, do momentu diagnozy to tak słabo, ale jak już dostałam, nie, wiesz, poważnie, bo to wyjaśniło Słuchaj, mnóstwo rzeczy. Czy ty pamiętasz jak to było? Bardzo traumatycznie i tragicznie, ponieważ wkopałam się w kolejny związek po pierwszym nieudanym małżeństwie, co tak troszkę chyba jest Cechą ADHD-owców, też do czasu diagnozy, <laughs> też skończyło się bardzo podobnie, bo wiesz, ADHD swoją drogą, natomiast traumy z dzieciństwa, niezaleczone rany wewnętrznego dziecka. W style przywiązania, szczególnie Gabrymady. tak. To wszystko, wiesz, też się dokłada, nie? I w związku z tym ja powielałam schematy toksycznych związków, odzwierciedlając to, co mi niestety, chcąc, nie chcąc, zostało dane w dzieciństwie. No i wpakowałam się w kolejne, które również zakończyło się o dziwo ingerencją teściów mhm. i porównywaniem mnie do poprzedniej żony i mówieniem, że ja jestem tego gorsza, wiesz, i jakby znowu odbicie, nie, lustrzane, i też doszłam do. Może nie do krawędzi bez przesady, ale do jakiejś tam załameczki poważnej. I tam już dochodziło nawet do przemocy fizycznej. Mm. Też nie bójmy się tego nazywać wreszcie, mm. tak? Bo e, ja, słuchaj, przez 40 lat wypierałam, że byłam ofiarą przemocy. Przez całe życie psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, przez najbliższe mi osoby. Ale wiesz, to jest trochę obciach. To jest trochę. Takie poczucie winy, że kurde, to tak, no, dawałam się, wiesz, dlaczego na to pozwalałaś, ale kiedy wreszcie, wiesz, dzięki właśnie terapii, dzięki diagnozie, ja otworzyłam oczy i dzięki lekom, nie oszukujmy się, leki zdjęły te takie, wiesz, warstwy zamulenia i pozwoliło mi zobaczyć, o, oh, fuck, to jest przemoc. Ja jestem, wiesz, upokarzana, wyzywana, szantażowana, nagrywana, robione są zdjęcia, grożonym jest policją, odebraniem dzieci, wiesz. A ja nic złego nie robię. Nie piję, nie palę, wiesz, nie mam nałogów, nie mam długów, e, hazardów, wiesz, skończyłam... Tylko kłótliwa jesteś. Tak, tak, nie? <laughs> Tylko jestem kłótliwa. i wiesz, what the fuck. I kiedy dowiedziałam się, że mama DHD, a już byłam na skraju, bo, bo po prostu wiesz, cała rodzina kolejnego partnera na mnie naskoczyła, tak jak cała rodzina pierwszego męża. No to ja już myślałam, że nie, że nie pozwalam na to, żeby to była prawda, że to coś jest ze mną nie tak. Bo kiedy czujesz, że jesteś inny, świat ci mówi większość ludzi, że jesteś weznadzieni, i tak dalej, ale z drugiej strony masz mnóstwo wspaniałych znajomych. Mm -hmm. I ty wiesz, że oni są wspaniali, i oni cię cenią. No to coś to jest nie tak, ktoś musi się mylić. nie? To był moment, kiedy ja stwierdziłam: Dobra, idę na kolejną diagnozę, bo już nie wytrzymam. I moja przyjaciółka, która właśnie też miała, wiesz, kilka błędnych diagnoz, kilka nieudanych terapii, kilka źle dopasowanych leków. Um, jeszcze pojawił się temat DDA. Co wiesz, jakby ADHD z DDA, z traumami z dzieciństwa. No to jest kombos taki, że albo skaczesz z mostu, albo to przepracowujesz. I ja jestem tą. Drugą stroną i wymagało to ode mnie ogromnej pracy. Pytałeś mnie, jak wyglądała moja diagnoza. Koleżanka, która to miała, do tego punktu doszła, poleciła mi świetną panią psychiatrę, która jest specjalistką w tej dziedzinie. Specjalistów nadal dostępnych jest niewiele. Gdzieś tam wiesz, przez dziesiąte trochę. Coraz jest to nowsze. Milion Ten... procent jest takich, którzy mało wiedzą albo niewiele, mm -hmm. albo przeczytali te same książki, co my. Co my. Tak. No dobra, ale też i jakby to naprawdę potrzeba wtajemniczenia, ogromnej wiedzy i jeszcze doświadczenia w leczeniu tych ludzi. Tak, ale ponieważ mam ADHD, to wykonałam większość roboty za psychiatrę i mhm. bardzo Wam to polecam, dlatego że nie oszukujmy się, my mamy taką trochę supermoc tego hiperfokusa, mhm. że jak nam, nas coś wciągnie, to my w jeden wieczór. Potrafimy przejrzeć miliony stron, miliony artykułów i, i jakby zrobić studia z, z prawa czy psychiatrii klinicznej w jeden wieczór. I moja przyjaciółka mi poleciła, żebym sama ściągnęła sobie test DIVA i go zrobiła w domu. Ja się to zrobiłam. W ten Halleluja. sposób zrobiło mnóstwo osób. Dokładnie. I chyba jest to, wiesz, takie polecane z ręki do ręki, polecana metoda. To jest 26 stron, nie wiem, czy pamiętasz. I słuchaj, ja Gdzieś tam na drugiej stronie już zaczęłam płakać i do końca robienia tego testu ryczałam, wiesz, i czytałam, no tak, tak, bo zgrałam w zeszycie, tak. A wiesz, wtedy jeszcze do tego 40 roku życia było, kurde, no, to wiesz, jeszcze anegdotka taka ohydna a propos przemocy. Pani moja w trzeciej klasie szkoły podstawowej napisała mi kiedyś uwagę w zeszycie że mam bardzo brzydki zeszyt, że dwuje za niego dostaję, że mam go całego przepisać. I teraz uwaga, zdanie, które, wiesz, utkwiło w mojej duszy bardzo jak cierń. Twój zeszyt wygląda tak, jakby dziewczynce spod sukienki wystawały podarte troczki. I wiesz, po tłum, że to jest coś złego, ale nie wiedziałam, co to są troczki. Wiesz, jakby, ale podarte... Kurde, to tak coś mi się, wiesz, kojarzyło bardzo źle. I słuchaj, no, za taką uwagę dzisiaj, to ona by była wywalana ze szkoły, bo to jest przemoc psychiczna, że jak upokarzasz dziecko, Komreta, wiesz... nasz pan od ZPT już źle, nas, źle brzmi. Lał nas po prostu wielką linijką. I nie robił tego kosmetycznie. Napierdzielał nas. Profesjonalnie. Po prostu. A, no a jakieś takie terrory typu że wszyscy po prostu, wszystkim oczy wychodziły z orbit, że zaraz pewnie ten, i to nie tylko on. To nie to, że wszędzie byli sadyści, ale ten element mm -hmm. takiego ustawiania twardego był przechowywany. Bezwzględny. Tak. I był bezwzględny. A dziewczynki się wiesz, nie ustawiało, dziewczynki się zawstydzało. W dziewczynkach się wzbudzało poczucie winy. Mm -hmm. A chłopców się biło, wiesz, kary, coś tam. I, I wiesz, ja w związku z tym i w szkole byłam, wiesz. Ta, ta gorsza. Był, słuchaj, śmiesznie, bo był taki zwyczaj, że ci, co ładnie pisali już w tych pierwszych klasach 1, 3, to dostawali długopis od pani. A ci, co brzydko pisali, pisali ołówkiem. I słuchaj, czwarta klasa, wszyscy już pisali długopisami. I tylko jeden chłopiec, taki łobuz klasowy, ale uwielbiałam go, bardzo lubię pozdrowienia. Krzyś pisał oł, ołówkiem. I kto? I honorka. Wiesz, bo po prostu pisałam brzydko, do tej pory piszę bardzo brzydko, właśnie jak psy psychopata, czyli wiesz, każda strona, którą napiszę, jest trochę inna. Ja nie mam jednego stylu pisania, ja zawsze mam inne. I na przykład jak piszę pisma do sądu teraz, bo dużo ich bardzo piszę, właśnie z powodu walki z przemocą, to wiesz, początek na przykład jest bardzo ładny, taki równy, a się Nie chciałbym być twoim przeciwnikiem. Oj, nie chciałbyś, nie chciałbyś. No no, powiedz, czy oni nie mają z nami przerąbane... Myślisz tak czasem o tym. Wiesz, to kiedy my już dowiemy się, że mamy tę moc, dowiemy się, że to nie jest wstyd, dowiemy się, że to da się okiełznać i wykorzystać właśnie w sytuacjach trudnych, w sytuacjach fajnych, to my jesteśmy nie do zdarcia, ale musimy umieć ja się wiesz, ciągle też tego uczę, natomiast dzielę się teraz tym, czego się nauczyłam, że mam ogromny potencjał stania się właśnie, na przykład, wiesz, specjalistą od prawa rodzinnego hmm. i prawa karnego. Uwielbiam. Kupiłam sobie na Allegro kodeks karny, <grym> taki, wiesz, gruby, Znana czerwony. Poważnie, ale wiesz, Uuu. i teraz y, no, znajomi tam mówią, a wiesz, coś tam wujek ukradł mojemu tam, wiesz, koledze, coś ja mówię, no to masz artykuł ten i ten, piszesz zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, prosisz, żądasz ścigania, bycia, wiesz, ja to wszystko wiem i Uważam w ogóle, że wiedza z zakresu prawa i tego, jak się bronić właśnie przed przemocą rodziny. Wiesz, rodzina to jest niby ta, taka enklawa, gdzie powinna nam być fajnie, ale bardzo dużo rzeczy dzieje się w niej bezprawnych i zamiatanych pod dywan, nienazywanych. Na przykład, właśnie wiesz, że mówienie do dziecka, ty debilu, głąbie, będziesz pracować na poczcie, no to wiesz, to nie jest przypalanie papierosem, nie, no hello, ale to jest przemoc psychiczna. Hmm. I to jest artykuł 207 kodeksu karnego, za to siedzi do więzienia. Z paragrafu 224-225, co następuje. <śmiennie> tak, paragraf interwencje społeczne często o. lądowałem w sądzie o. przez wiele lat. I widziałem, jak mówią zawodowcy. Nieprawdopodobnie. Mówią tak, jak napisany jest przewód sądowy. Jest czy to ty Powiem ci, no, <gryzmi> inni, Nie miałem wielkich trudności, żeby rozszyfrować Twoją postawę życiową. Jesteś wojowniczką. Ty jesteś spod znaku Skorpiona? Nie. Chcesz zgadywać 12 kolejnych, czy ci powiedzieć? Nie, tylko mnie interesuje <gryzmi> jeden znak, bo moja mama jest też z tego, z tego gatunku. I potrafią, więc to jest oczywiście żart niewiele znaczący. Natomiast masz postawę, z która... Czy powiedz mi, jesteś szczęśliwa z tym? Teraz jestem. Zajebiście, słuchaj. Pierwszy raz w życiu jestem szczęśliwa. A tak naprawdę mając, wiesz, kilka spraw karnych, sądowych, które sama założyłam, bo wreszcie miałam odwagę to nazwać. Mm -hmm. I wreszcie miałam wiedzę i wreszcie miałam siłę. I to jest, wiesz... Um, Temat jest szerszy niż ADHD, bo jest to temat też przemocy na kobietach tak? yy, i przemocy na dzieciach, bo dzieci, które patrzą na to, jak kobieta jest upokarzana, no to też są yy, wiesz, biernymi widzami, więc to jest bardzo gruby temat, ale to, co mogę powiedzieć, to teraz się stałam wojowniczką, natomiast wiesz, nie chcę, żeby to było tak kojarzone, że wiesz, a właśnie, że jestem kłótliwa, nie? <laughs> Wojowniczka to już jest level, w którym. Yy, ja widzę jakąś krzywdę i zamiast być kłótliwa, to decyduję, czy wchodzę w to, czy w to nie wchodzę, z jaką bronią wchodzę. O, brawo! Jakie, wiesz, itemsy ze sobą biorę, do którego kodeksu zaglądam, wiesz? I to mi dało takie poczucie bezpieczeństwa samej ze sobą. Mhm. To jest zajebiste, że. No wiesz, nie chcę mówić, że nie ma takiej sytuacji, z której bym nie znalazła wyjścia, ale trochę tak gniew. jest. Kontrolujesz gniew. Nie zawsze. Wczoraj na przykład miałam przesłuchanie na, na komisariacie w sprawie, którą ja założyłam karnej i gdzieś tam pod koniec nie wytrzymałam, bo pani, z którą rozmawiałam, była tak głupia, wiesz? Myliły jej się pojęcia. Na przykład wiesz, kurator stosujący dozór, to nie jest to samo co kurator z, z, w rodzinie, tak? Mhm. A ona mi wmawiała, że, że ja miałam dozór kuratora. I, I kiedy wiesz, pojawia się osoba, która ma pomagać rodzinie. W sytuacjach konfliktowych, a okazuje się, że ona wiesz, nawet nie to, że nie zna tych pojęć, ale nie przywiązuje do nich wagi. A dla nas, szczególnie matek, kiedy jesteśmy ofiarami przemocy, kiedy sprawcy wykorzystują naszą miłość do dzieci i grają tymi dziećmi, szantażują nas, że nam je odbiorą, że my będziemy płacić alimenty, wiesz, to my jesteśmy jak taka tykająca bomba. I albo się rozpłaczemy, albo komuś przypierdolimy. Są, sorry, ale są dwie możliwości. Natomiast kiedy ma się ADHD, bierze się leki, jest się na terapii i ma się wiedzę, to jesteś po środku. I zamiast się popłakać albo zamiast właśnie rzucić komuś obelgę w twarz, to ty mówisz, proszę pani, dozór kuratora to dotyczy więźniów, którzy wyszli z więzienia i wiesz, i tłumaczysz, tak? I wtedy no jest się nie do zagięcia, tak? Natomiast w sprawach emocjonalnych, w sprawach dzieci, rodziny, wiesz, poświęcenia, które my, jako mamy, jakby chcąc nie chcąc, tym dzieciom dajemy, szczególnie przy czwórce, to bycie zagnanym w taki ruch, wiesz, tą znowu bycia nieidealną, nieodpowiednią, jest dla nas takim stopniem zaszczucia, że nie dziwię się, że wiele kobiet tego nie wytrzymuje. I no i po prostu rezygnują jakby z bycia tutaj, bo nie ma podstawowego wsparcia dla, dla kobiet, dla matek, szczególnie dla tych samo, zobacz, samodzielnych, One muszą być same i muszą być dzielne. Ale skąd tą dzielność wziąć? Z przyjaciół, tak, okej, okay, ale... Bycie samodzielnym nie wyklucza samotności. Nie, nie, ona czasem A jest, wiesz... wiesz samotni to... też nie mhm. zawsze są samodzielni. Mhm. To wszystko jest względne. A, ale to rozebranie słowa na to, że, że trzeba samemu. Dzielnie, zarządzać. Dzielnie, tak jest. No. Albo dzielić. Powiem ci tak, ty jesteś niezależna i jesteś również świadoma swojej mocy. Od niedawna. I czy ta diagnoza, którą przeszłaś u lekarza, to była u lekarza? U mhm. lekarza, psychiatry. psychiatry. Jak on ci to powiedział i co ci zrobił? To pani była. No i tak, przyniosła mi ten test DIVA zrobiony. Przeleciała ze mną przez te pytania, wszystkie. Oczywiście rozmawiała ze mną też o sytuacjach rodzinnych, małżeńskich, rozwodowych i innych. I wiesz, co chyba trzy spotkania miałyśmy takie diagnostyczne? Nie miała żadnych wątpliwości, że to jest ADHD. I to jeszcze wiesz nieleczone ADHD z powikłaniami. Bo nieleczona ADHD często przechodzi w depresję, często przechodzi w nerwicę, często w moim przypadku na przykład to było PTSD, zespół stresu pourazowego, gdzie wiesz ja na przykład na dźwięk kluczy słyszanych na korytarzu już się kuliłam. Alkohol, narkotyki, uśmierzacze, zajadanie. Właśnie to akurat mnie ominęło. Chociaż hmm. nie, nutelka to jest, tak, nutella, jestem od nutelli uzależniona, ale właśnie to jest ciekawostka. Jestem takim fenomenem, który w ogóle nie wpadł w tematy, wiesz, właśnie narkotykowo-alkoholu. No, może dlatego trochę tak jak nasz wspólny kolega, nie będę mówić, bo, bo to będzie niespodzianka na może kolejnym spotkaniu, on wiedział, że jak w to wejdzie, to przypadnie. I, hmm. i, I może ja też tak miałam, ale w każdym razie nie weszłam, tak? Poza tym jest też chyba tak, nie wiem, czy to jest prawda, nie sprawdzałam, że ym, niektóre te rozweselacze nie działają na dechadowców. Więc <grybujesz> generalnie nie próbowałam. I nie miałam tego problemu, ale wiesz, na przykład tak zwane zachowania ryzykowne, sporty ekstremalne. Pamiętasz, jak ja na motorze jeździłam, wiesz, mm. no kurde, jeszcze mm. wtedy mamą nie byłam, ale jeżdżenie samochodem ja byłam rajdowcem, też wiesz, robiłam licencję rajdową. No to to były takie rzeczy... Zrywna e, byłaś. No, które, wiesz, dawały Jak ten drive, nie? Jak trzeba było, to biegłaś, nie wiadomo dokąd, na dużej trasie, w każdej sekundzie. <laughs> tak, wiesz, nigdy wyznaczoną trasą, więc to było fajne, natomiast pakowało mnie właśnie w takie kłopoty, na przykład e, małżeńsko, e, jakoś tam teściowe, wiesz, to jest taki mój... Um, teraz jestem specjalistą od toksycznych teściowych, narcyzów <laughs> i toksyków poważnie. E, w przyszłym roku prawdopodobnie będę robiła kurs dla kobiet, jak wyjść z toksycznych związków. To mężczyzn też. ADHD Underground. Wiem, że jesteśmy w toku bardzo mocnego, pełnokrwistego dialogu, wyłaniającego kształt kobiecości adechadowej, ale przypomnę tylko, że mamy wspaniałych patronów i że można do nas na patronajta wpłacać coś, co nas wzmocni, co da nam nadzieję na przetrwanie, bo tworzymy to wszystko naprawdę z wielkiej misji, z wielkiej pasji. Nie ma to, jak na razie, w ogóle nic wspólnego. Z jakimkolwiek sponsoringiem. Dlatego liczymy na Was, patronów, którzy dają nam czystą energię zwykłej ludzkiej wdzięczności. ADHD Underground. Ujmujące jest to, że z ciebie rzeczywiście bije taka potrzeba podzielenia się, oświecenia kogoś, że jak jest w takiej sytuacji jak ty. To są do działania różne możliwości. Tak, i ja tego nie dostałam, ja nie wiedziałam i dlatego dwa razy w to weszłam, wiesz, i poniekąd dziękuję za to doświadczenie, bo już za drugim razem wiedziałam, że mam dość, nie wiem czy znasz tą przypowieść o e, psie i bacy. Mm -mm. No, że idzie tam turysta w tetrach i nagle słyszy, wycie psa straszne. Takie gdzieś tam, wiesz, dochodzi, patrzy, siedzi baca przed chałupą, gazda baca, a przed nim pies, ten piękny owczarek, i wyje strasznie. Leży na ziemi i wyje. No i pyta się ten turysta, baco, dlaczego ten pies tak wyje? A Baca mówi: abu musi kolec w dupę wbił. A turysta pyta się, no ale dlaczego on nie wstanie, skoro mu się ten kolec w dupę wbił? Tylko leży, tam siedzi i wyje. A baca mówi: A może dlatego, że mu się niewystarczająco wbił. I wiesz, i to jest trochę tak właśnie z przemocą, bo o niej rozmawiamy, i z ADHD, i z byciem dyskryminowanym i szykanowanym z powodu niezdiagnozowanego ADHD, że dopóki ktoś nie zrobi ci po prostu strasznej krzywdy, dopóki ktoś nie wyrzuci cię gołej na ulicę. Co mi się przydarzyło niestety, nie uderzycie w twarz kluczami. Wiesz, nie, nie walniecie kablem od odkurzacza i, i, i nie wyśmiejecie przy całej rodzinie. No to ten kolec, wiesz, no, tam siedzi i jakoś sobie z nim radzisz. Nie wyjesz po nocach, płaczesz, no ale radzisz sobie, tak? Ale jak już ci się wbije tak, że właśnie stanie się rzecz, która jest no, granicą, to już wtedy czujesz, nie, to ja wstaję i będę wyć, ale będę wyć, drapać, kopać i po prostu walczyć o siebie. I ja tak właśnie zrobiłam, żeby było śmieszniej, to był moment, wiesz, różne upokorzenia znosiłam w ciągu życia i niestety, nie oszukujmy się, przyzwyczaiłam się do nich, no bo tak mnie wychowano, tak potem mnie traktowano, potem, wiesz, dostałam jakby potwierdzenie i wiesz, i to było normalne. Natomiast, kiedy została zniszczona moja ulubiona sukienka... W takiej szarpaninie, wiesz, to to był moment dla mnie, że to nie, to już jest koniec. I to jest, wiesz, też straszne, że my bardzo często, jako ofiary przemocy, pozwalamy niszczyć siebie i traktujemy siebie, wiesz, jakby na końcu, szczególnie jak są dzieci. No to wiadomo, dzieci dzieci, a ja gdzieś tam na, na, na szarym końcu. I dopiero jak się stanie taka abstrakcyjna rzecz, że nie no, zniszczył mi moją ulubioną sukienkę, no to to już przegieł, nie. <laughs> Więc wiesz, to jest straszne jak w takim śniezłym. Natomiast ta sukienka mam ją do tej pory, ona była dowodem w sprawie karnej. I przypomina mi właśnie, wiesz, o tym momencie, kiedy staje się z kopciuszka Superwoman. I, i Brałaś to leki? było piękne. Wtedy nie brałam właśnie, bo, bo nie wiedziałam, że powinnam. Nie wiedziałam na co, po co. Ale od kiedy zaczęłam brać, dostałam Asentrę, czyli Cyralinę i potem medikinet. No to to było zupełnie inne, inne funkcjonowanie, wiesz, takie właśnie co się jak zmieniło? zdjęcie warstw rdzy, wiesz. No co się zmieniło? Przede wszystkim to, co jest bardzo istotne w moich doświadczeniach też terapeutycznych, że stabilizatory nastroju są konieczne, żeby jakakolwiek terapia zadziałała. Hmm. Przy ostrych traumach, przy ostrych, wiesz, właśnie PTSD, czyli zespołach stresu pourazowego, musisz najpierw ten umysł ustabilizować. I dopiero wtedy gadanie psychologa na terapii do Ciebie dotrze. Bo bez stabilizatorów, ja przechodziłam trzy terapie, nic. Wiesz, to było cały czas na etapie e, znać ścieżkę, a nie umieć nią iść. Hmm. Nie? I dopiero jak dostałam setralinę i brałam ją regularnie, no dość szybko zaczęła działać właściwie po pierwszych trzech dniach, to wiesz, poczułam takie... Najmniej mnie nie uśpiła, nie zamuliła, tylko dała nagle takie poczucie, wiesz, jaźni, że trochę tak jak, wiesz, jesteś w Warszawie, nie? Właśnie w godzinie szczytu jeżdżą samochody, tramwaje i ty gdzieś tam jesteś w środku, to jak wzięłam tą ascentrę, to było tak raczej taka sobota po południu, wiesz, połowa mniej i tak nagle, o, to ja tu jestem, o, a gdzie ja jestem, na którym skrzyżowaniu? I, wiesz, to pozwoliło mi tak zobaczyć bardziej... Centrum siebie, nie? A z kolei Medikinet, no on daje wspaniałe, tylko nie wszystkim wiesz, na każdego działa inaczej, e, wspaniałe skupienie. I kiedy miałam, wiesz, poważne projekty, czy właśnie rozprawy, przesłuchania, to Medikinet mi pozwalał zebrać myśli, wiesz, ułożyć te rzeczy po kolei, że tam, a to do rozwód, coś tam, próba uniknięcia alimentów, wiesz, i tak połączyć te klocki. I to jest wiesz, niesamowite, bo jak się nie bierze leków na DHD, to trochę jest tak, że wiesz, masz rozsypane półzle, chcesz je ułożyć, ale bierzesz te kawałki tak zupełnie od czapy. O, ten jest fajny, bo jest zielony. O, ten tu ma, wiesz, drzewko i nie, no nie ułożysz. no. Mhm. Znaczy, chyba że ułożysz, bo potrafisz bez leków. Ja nie potrafiłam i też jestem na takim etapie, gdzie muszę je brać, bo jak ich nie wezmę, to jest mi bardzo ciężko. Więc te dwa pozwoliły mi odnaleźć siebie, odnaleźć swoje miejsce, uporządkować swoje myśli i priorytety i stawić czoła właśnie, wiesz, rzeczom, którym wiele osób, kobiet, nie jest w stanie nigdy stawić czoła. Co więcej, przemoc y, psychiczna jest, wiesz, zamiatana pod dywan. I wiesz, co ja słyszałam, na przykład rozmawiałam z kobietami z mojego rodu, starszymi. Hmm. I co słyszałam? Przesadzasz. Jesteś przewrażliwiona. O, wiesz, ja po prostu się przyzwyczaiłam. Pamiętam, rozmawiałam z którąś tam żoną kogoś i mówię, słuchaj, no mam podobny trochę problem jak u was jest, że on bardzo brzydko się do mnie odzywa. No, wiesz, no nie jestem jakaś przewrażliwiona, ale jednak mi to przeszkadza i wiem, że ten pan też tak do ciebie się odzywa i co ty robisz? A ona, wiesz co, już na to nie zwracam uwagi, przyzwyczaiłam się. I wiesz, i to jest po prostu hodowanie kolejnych pokoleń kobiet, które godzą się na mówienie do nich ty głupia pip albo wiesz, ale po prostu ty nic nie potrafisz i one się przyzwyczajają, wiesz. Ignoruj. No ale nie, jesteśmy w czasach, kiedy za przemoc psychiczną Sprawcy idą do więzienia. Ona zresztą wiesz, została wyselekcjonowana. Przemoc psychiczna to jest właśnie poniżanie, upokarzanie, wiesz, kontrolowanie na przykład. A co masz w telefonie, A gdzie idziesz? A do kogo idziesz? Przemoc ekonomiczna to jest, gdzie na przykład jeden partner ma pieniądze i wydziela drugiemu, albo na przykład pyta: A na co ty to chcesz? A dlaczego znowu chcesz? I niby to jest nic, nie? Ale to jest przemoc ekonomiczna. Kiedy jesteś w małżeństwie. Nieważne, kto zarabia, ale te pieniądze są wspólne, chyba że masz intercyzę i twój partner nie ma, znaczy ma prawo Cię zapytać, na co wydajesz, ale Ty masz prawo nie odpowiedzieć, mhm. bo, bo masz wolność, wiesz, konstytucyjną do tego i jako współmałżonek to jest wspólnota, tak? Więc warto pamiętać, że kontrola finansów, współmałżonka jest formą przemocy ekonomicznej. Wyrzucanie rzeczy, na przykład, wiesz, ja tym nie wiedziałam. Jedna z tych teściowych podczas mojej nieobecności przyjrzała po prostu i wrzucała mi pół, pół, wiesz, szafy, bo to ci nie jest potrzebne, to coś tam i wiesz, no ja tak głupio mi było, bałagan, coś i przez pięć lat czułam się winna, czułam się, wiesz, pierdołą, wiesz, że tak pozwoliłam, no ale może miała rację, a potem prawnik mi po prostu powiedział, słuchaj, to jest przemoc ekonomiczna, twoje mienie, które do ciebie należy, zostało ci zabrane. Zniszczone, wyrzucone, zawłaszczenie mienia e, i, i po prostu, wiesz, przestępstwo, kodeks wykroczeń, kodeks karny. I nagle się okazało, że wszystkie rzeczy, które robiły mi te teściowe ojcowie, mężowie, to jest recydywa, to jest głęboka recydywa. Tylko teraz uwaga, co z tego, jak nie ma dowodów, nie ma świadków. Przemoc psychiczna jest inaczej nazywana przemocą w białych rękawiczkach cichutką. Bo nie widać. Wiesz, siniaki widać i inne rzeczy, natomiast mówienie, ci, jesteś do niczego, nie Ci nie wychodzi, o Jezus, poproszę mamę, niech ona coś ugotuje, wiesz, takie teksty, no nie widać. A potem na przykład takie kobiety, wiesz, nie dbają o siebie, są niewyspane, mają bałagan w domu i jak już przychodzi do kontroli OPS-u, bo to jest narzędzie bardzo bolesne, no to co jest pierwsze podejrzenie? Pewnie pije albo coś bierze. Nie dba o dzieci, bałagan ma. O, pewnie ona stosuje przemoc. I wiesz, i, i ta krzywda, która na ciebie była wylewana, cały ten jad, jest teraz obracane przeciwko tobie. On tak, tak, bo, bo to ona on mnie nie dba, wiesz. A ty już chodzisz w tak zwanym trybie survival mode, tryb przetrwania, gdzie ty nie jesz, nie śpisz, wstajesz każdego dnia, opiekujesz się tymi dziećmi, robisz dla nich wszystko, uśmiechasz się, a potem ryczysz w poduszkę, nie? Miłość, pokój i spokój to są takie wartości, które, wiesz, ja czułam od samego początku jako dziecko. Mhm. Ja byłam, wiesz, zawsze w naturze, zwierzęta, zawsze, wiesz, pomagałam. Jak widziałam, komuś się dzieje krzywda, to co mówiłam, że nie umiałam kłamać, e, nie umiałam, wiesz, się zgadzać na jakieś tam formy zniewolenia, a potem zostałam po prostu stłamszona. Więc miłość, pokój i spokój to jest um, coś, do czego tak sobie myślę. My jesteśmy stworzeni, żeby o to. Walczyć, żeby to wokół siebie kreować. Ale trochę wiesz, jak takim, takie jakieś bajce, nie wiem, Władca Pierścieni, to może nie jest dobre porównanie, ale na przykład o młodym czarowniku, adepcie magii, który musi przejść jakiegoś quest'a i po drodze zebrać jakąś wiedzę, doświadczenie, spotkać oso osoby, które pomogą mu ten potencjał wydobyć, żeby potem na końcu uratować jakąś krainę przed złą czarownicą. Ja myślę, że to trochę jest tak, że ludzie z ADHD, którzy dużo złego przeszli, no bo Często tak jest, no, że po prostu jesteśmy upierdliwi, dużo gadamy, jesteśmy kłótliwi, nie? Wszędzie coś, to wkurzający jesteśmy. To potem albo się załamiemy i dostaniemy depresji, właśnie wiesz, jakichś tam nałogów czy coś, albo się podniesiemy i będziemy tym change makers, gdzie właśnie ten a, miłość, spokój spokój będziemy budować przez swoje trudne doświadczenia i dzielenie się z nimi. Yy, I właśnie wiesz. Twoje audycje są tyle wspaniałe, że pokazują, jak ludzie radzili sobie z wyzwaniami, a potem jak potrafili ten potencjał wykorzystywać. Wiesz, ja jestem trochę w takim rozkroku, gdzie jestem i mamą, i to ADHD, i ułatwia, i utrudnia, i człowiekiem, który walczy, wiesz, o swoje prawa, o godność, i um, o to, żeby jego, no ta niezawisłość, czyli ta, to, wiesz, prawo do bycia oryginalnym nie było tłamszone i nazywane właśnie, wiesz, psychopatka. Ostatnio jakaś pani z APS-u powiedziała komuś, że no tak, bo ona jest psychopatką, to jest psychopatka, wiesz, bo napisałam im, wiesz, taką teczkę dokumentów dowodowych. I to psychopatka, no ale wiesz, to są dokumenty dowodowe, ja wszystkie dowody wyciągnęłam i zamiast potraktować to jako rzetelną pracę, to wiesz, jakaś tam pani, która nic nie wie o psychiatrii, wiesz, mówi psychopatka i to jest trudne. Więc po przejściu tego questa myślę, że jesteśmy stworzeni do tego, żeby tworzyć ten love, peace i nie entertainment. Wiem. I entertainment, <laughs> tak. Ale um, musimy być w tym samodzielni, bo bardzo często jest to niezrozumiane, wypierane, nazywane wymówką. Bardzo fajna rzecz powiedziałeś o waszym związku dwóch adechadowców. Mm. Natomiast pewnie więcej związków takich mieszanych, ADHD mm. i nie ADHD, i chyba się pojawiła u Ciebie rozmowa o książce Brudne Pranie. To jest, słuchaj, ja jak o niej myślę, to mam ciary i mi się chce płakać tym razem tak pozytywnie, bo to jest tak piękna, wiesz, lekcja wyrozumiałości, wiesz, to co oni to przeszli. Powiedz więcej o niej tym, którzy nas słuchają, bo może skorzystają. Książka Brudne Pranie chyba w zeszłym roku wyszła i jest napisana przez parę, która jest ze sobą, kocha się, gdzie dziewczyna jest, ma ADHD. A chłopak nie jest to prawdziwe oparte na faktach. Oni najpierw pisali blog jakiś tam na Facebooku, a potem ktoś im podpowiedział, żeby napisać książkę i to był fantastyczny pomysł, bo opisali wszystkie swoje wyzwania jako para od początku przez kilka rozstań, hmm. bo on już nie mógł się wytrzymać. Albo ona na przykład się nim nudziła. Wiesz, też to mamy, nie? Że, że dopóki nie wiemy, że mamy ADHD i gdzieś tam ta uwaga znika, to często kończymy związki za szybko, bo. Nam się już nie chce, bo nas to nie jara. Potem się schodzili coś. I dopiero właśnie ten moment diagnozy, kiedy ona dowiedziała się, że ma ADHD, był momentem przełomowym, bo ona zaczęła się o tym uczyć. No i on kochał ją na tyle, że też chciał się tego uczyć. I jeszcze czegoś takiego nie ma, ale to się stanie. Ja wiem, że to się stanie, ale polecałabym wam. Jeśli jesteście w takiej sytuacji, to samo, zrobić ten myk, który jest w przypadku alkoholików, gdzie jest alkoholik, który idzie na terapię AA, i osoba współzależniona, która idzie na terapię dla współzależnionych, co jakby nie mylmy pojęcia. Współzależnienie to nie znaczy, że ona, ta osoba też pije tylko zmaga się z jego wyzwaniami, nie? Czyli alkoholik idzie na AA terapię, a jako dziewczyna, powiedzmy, która nie pije, nie ma problemu, idzie na terapię dla współzależnionych i wtedy ona uczy się na tej terapii, jak on działa. Dlaczego on ma spadki, dlaczego on ma wzloty, dlaczego on zachowuje się tak, a nie inaczej i uczy się, jak go wspierać. No a on na tym swoim AA uczy się, jak sobie z tym radzić. I z ADHD uważam, że to powinna być rutyna, jakaś wiesz za darmo, nie wiem, tak jak nauki przedmałżeńskie, to nauki o ADHD, że po prostu po pierwsze, kiedy już wiemy, że mamy ADHD, musimy natychmiast mówić, wiesz, w relacjach, randkach czy tam na Tinderach, mam ADHD, nie, bo jeśli to ukryjemy nie powiemy, albo będziemy udawać, że go nie mamy, no to zaraz zostaniemy nazywani świrami, no albo, że o co ona tak mnie osaczyła? Bo to, 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 to ona od razu chce już, wiesz, to, to... no bo my tak mamy, my kochamy na maksa. My chcemy być w zażyłej relacji od razu. I to, o nie, bo to za szybkie tempo. Bo my tak mamy. I to nie to, że udajemy, po prostu jak kochamy, to kochamy całym serduchem. I jeśli nie powiesz, że masz ADHD, no to jesteś dziwna, zaborcza kobietla, bluszcz, wiesz, takie tam rzeczy. Więc trzeba mówić, że mam ADHD. I jeśli wchodzisz y, z kimś w relację i oboje chcecie, żeby to była taka fajna, zażyła relacja, to ta osoba powinna przeczytać książkę Brudne pranie, ta, która nie ma ADHD. I wtedy zobaczyć, że wiesz, to że ja e, czasem pomaluję sobie tylko jedno oko, bo zapomniałam o drugim, <głos》>, wiesz, mam dwie różne skarpetki, albo codziennie zapominam kluczy telefonu i okularów. To to nie jest, że ja jestem niezorganizowana, leniwa, wiesz, brakuje mi dyscypliny, tylko po prostu mam ADHD. Koniec tematu. Jak wiesz na czym polega ADHD, to się nie przypierdalasz, że no nie możesz odkładać na stałe miejsce. No nie mogę, bo zapominam, gdzie jest stałe miejsce, wiesz. No hello. Chodź, I to amrata. jest instrukcja, także brudne pranie. Ty dzisiaj Polecam. dałaś. tylu kobietom. Naprawdę dałaś siłę. Ja to stąd czuję Czy... e, jako ten, ten uzupełniający gatunek, ale jednak e, jak wiele się dzisiaj obudzi po tym naszym podcaście, e, a wiele też zrozumie, że to jest o nich. Może nie w takim wielkim stopniu i mocnym. Jaki jest u ciebie, ale mamy w czołówce naszego programu, naszego podcastu, taki tekst. Nie wspieramy bezradności. Oj, nie, nie. To usłyszałem w Monarze, mhm. kiedy zaczynałem się leczyć 20 lat temu, mhm. i oni mi takie coś powiedzieli, jak chciałem dostać papierosa, a oni mi powiedzieli: Nie wspieramy bezradności. Super. A ja przez to już rozumiałem później wiele rzeczy w świecie. Mhm. Natomiast muszę ci powiedzieć, że naprawdę życzę wszystkim kobietom. Które mają swoją udrękę, które czują się niezrozumiałe, ograniczone, hmm. naciskane, którym wiążane są skrzydła, żeby sobie to wszystko odpuściły, otwarły, żeby żyły pełną swoją mocą serca, żeby były tolerowane z każdym swoim odlotem mm -hmm. i z każdą swoją energią, za którą tak Was bardzo kochamy, a ja wielu z nas jak już. Wszystko się tam, prawda, poukłada na półkach, to y, już y, im to przeszkadza na przykład. <grym 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 I to jest Dzień no. Kobiet. A Waszy. tak jak śpiewał Maciek Maleńczuk, a to do końca życia będzie chodzić mi po, po głowie, w tym dniu nieistniejącym święta kobiet, a przecież jednak ten dzień dobrze się pamięta, przekazuję ja wiązankę Tobie. Wiązankę z wyrzutów sumienia. Oto, to. to. No. Także to jest ten moment, kiedy naprawdę choć to komunistyczne i z czasów dawnych, mm. warto jednak przycelebrować coś, wydaje mi się, bardziej naturalnego i mocnego niż kapitalistyczne walentynki, które zieją e, sprzedażą i energią handlu mm. oraz jakimś kinderowym celofanem e, oraz dziwnymi przymusami. To już lepiej jest no money, no funny, mm. odwołać się do jakiegoś komunizmu, bo może to dotrze do nas w sposób niezakłócony. Ogromnie Ci dziękuję. Dzięki Długo też. na Ciebie czekałem, aż tu przyjdziesz, i nie wiedziałem, że Ty tu przynosisz prawdziwy lek na hodowlę bezradności. Mam nadzieję, że komuś to też pomoże. Wielkie dzięki. Dzięki, hej. ADHD underground. Nie mamy żadnej wątpliwości, że ta energia, która się dzisiaj wylała z naszego podcastu, i teraz płynie przez świat. To energia kobiecości. My, mężczyźni, też nie mamy w tym tak mało do powiedzenia, bo niełatwo jest nam, adechadowcom, odnaleźć się we wszystkich związkach. Może nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że z taką siłą przekazu, z taką mocą osobowości, jaką często posiadamy, potrafimy być niekomfortowi w relacji. Za to, jakże szlachetni, jakże szczerzy, a ja będę bardzo wdzięczny cały czas naszym patronom, którzy pojawiają się cyklicznie na naszym patronajcie i którzy są naszymi przyjaciółmi, ludźmi, którzy pomagają nam, mimo że jeszcze to się dopiero wszystko zaczyna, to już czujemy wdzięczność. A do kogo? A do Kasi PES, która jako pierwsza wpłaciła 5 dyszek i od razu zrobiło się jaśniej w tym tunelu. Alek Tarkowski, wielkie dzięki, panie doktorze. Ziarno świadomości, a więc Rafał i Natalia, pięknie żyjący, tworzący swój film Ziarno świadomości i jego misję o ekologicznej uprawie w Polsce. Oraz Emilia Erdmann-Ko. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest pseudonim, ale to nie zmienia faktu, że nasza wdzięczność doleciała tam, gdzie trzeba, za to, co się dla nas robi. Kochani, to wy jesteście naszymi patronami i dzięki Wam przyjdą następni, a my już dziś się z tego cieszymy. ADHD Underground za murem systemu walczymy z wiatrem w głowie. Skazani na proszki na amfetaminie. To daje ci poczucie tego, jak funkcjonuje normalny mózg serotonina, dopamina, psychotroby, wybawienie i strach. Nareszcie w głowie nie było tyle bałaganu. ADHDowiec jest na ciągu w głodzie dopaminowym. Jak biorę metylofenidat, to jestem jednokanałowa. ADHD jest dziedziczne? To jest taki fajny mit, że się wyrasta, nawet się nie wyrasta. Nie wspieramy bezradności. Samo obrona, samo przed falą wielkiej diagnozy.